Ahoj, czy nas słychać? Widać? Cześć, dajcie znać. Cześć, cześć. 20.00, mam nadzieję, że wszystko działa i jest sprawne. Zaraz sprawdzimy, czy jest jakiś odzew z waszej strony. Od razu po pierwszym potwierdzeniu ruszamy z edukacją. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Nie, no widzę, że są ludzie, także ten... Nie ma co czekać. 20.00 wybiła. O, jest. Cześć Maciek, cześć Zosia. Cześć Michał, super. Nagle nam tutaj wyskoczyły komentarze, więc już wszystko wiemy, że jesteście, że żyjecie. Cześć Artur, cześć Rafał. Wszystkich nie damy rady przywitać. Mamy cię pod względem zapisu, bo zapisywaliście się na to webinarium, to rekordowo dużo osób, więc bardzo fajnie. My się zaraz przedstawimy, tylko najpierw może zaczniemy od tego, że powiemy, o czym właściwie to webinarium będzie. Jak zacząć inwestować na studiach? Początkowo ten temat był dłuższy, było czy i jak zacząć inwestować na studiach, ale ponieważ jest taka duża frekwencja i w ogóle pytanie o to, czy podważyłoby sens naszego istnienia, więc zmniejszyliśmy to do tego, jak zacząć inwestować i o tym będziemy dzisiaj mówili my, czyli ja, Przemek Barankiewicz i po drugiej stronie Klaudia. Cześć Klaudia. Jeszcze cześć, raz. Cześć. Okej. Jesteśmy domem maklerskim Finax. Finax pochodzi ze Słowacji, stąd to powitanie na początku słowackim lub czeskim Ahoj. Działamy w Polsce od blisko 2 lat. Jak powiedziałem, jesteśmy domem maklerskim, czyli umożliwiamy wam, inwestorom albo przyszłym inwestorom, inwestowanie w akcje, w obligacje, w inne papiery wartościowe. Robimy to trochę nowatorsko, bo robimy to wszystko przez internet. Jesteśmy takim robot-doradcą, który zamiast ludzi, którzy kupują, bazując na swojej mądrości, na analizie, kupują akcje lub obligacje, my robimy to z automatu, poprzez algorytmy, dlatego dumnie nazywamy się robot-doradcą. Jesteśmy kontrolowani, ponad połowę kapitału Finaxa kontroluje Iwan Chrenko, to jest taki najbogatszy Słowak, jak ktoś jest z Warszawy, a widziałem, że na liście zapisów było trochę ludzi z uczelni warszawskich, to jest ta osoba, która stoi za, jest odpowiedzialna za budową tego wielkiego wieżowca koło Pałacu Kultury, który już Pałac Kultury przewyższył, Warsaw Tower, najwyższy budynek podobno w Unii Europejskiej, od czasu jak Wielka Brytania z Unii Europejskiej odeszła. A prezesem firmy jest Juraj Chrbaty, jak ktoś się interesuje tenisem albo interesował się tenisem, brat najsłynniejszego słowackiego tenisisty Dominika Chrbatego, który tam kilkanaście lat temu był w czołówce, absolutnej czołówce rankingu ATP. Także to trochę o nas w trakcie tej prezentacji dowiecie się dużo więcej, bo zajmujemy się czymś takim jak inwestowanie pasywne, ale na początek to jest termin, który może was trochę zniechęcić, więc na razie go nie wprowadzamy. Generalnie mamy trochę inne podejście niż wszyscy do inwestowania, o czym mam nadzieję się przekonacie dzisiaj wieczorem, więc na tym webinarium na pewno nie będziemy mówić o tym, jak szybko zarobić na giełdzie, od tego są inni, jest masa fachowców, zawsze jak ich słyszę, jak ich widzę, to myślę sobie, dlaczego skoro są tacy mądrzy, tacy tyle mają sukcesu, to dlaczego radzą innym za pieniądze z reguły zamiast samemu inwestować. Więc my nie powiemy wam dzisiaj, jak szybko zarobić na giełdzie. Nie powiemy wam, kiedy najlepiej kupić akcje. To jest takie częste pytanie, albo czy już jest teraz czas, żeby kupić akcje albo obligacje. To jest częste pytanie do kogoś, kto ma jakąś edukację finansową za sobą, babcia, ciocia przy rodzinnym stole zawsze się pyta albo dzwoni. Ty wiesz lepiej, powiedz, kiedy kupić akcje. No więc my mamy trochę inne podejście. Uważamy, że zawsze jest dobry moment na kupno akcji, bo generalnie promujemy inwestowanie długoterminowe, więc nie powiemy wam, czy teraz jest szczyt hossy, czy korekta, czy jakiś inny fragment cyklu giełdowego. Nie powiemy wam nic o kryptowalutach, bo to, że niektórych rozczaruje. Uważamy, że to jest zbytnie ryzyko i nie nazywamy chyba kupowanie kryptowalut, niezależnie od tego, czy to jest Bitcoin, czy jakiś inna fanaberia, nie nazywamy tego inwestowaniem, nazywamy to raczej spekulowaniem
i chcemy, żebyście też tą różnicę dzisiaj poznali między inwestowaniem a spekulowaniem, bo to są dwa różne terminy, często niestety mylone, bo u nas często giełda się bardzo utożsamia z kasynem, niestety nasi politycy też w tym pomogli, chcemy troszeczkę tego odium z rynku zdjąć. Nie powiemy wam też, jak łatwo zarobić, jak zyskać bez ryzyka, bo naszym zdaniem ryzyko jest nieodłączną częścią inwestowania i jak wyniesiecie z tego webinarium tylko taką jedną wiedzę, że im większy zysk, tym większe ryzyko, to będziemy bardzo zadowoleni z tego, z naszych edukacyjnych tutaj dążeń. Nie powiemy wam też, jak pokonać rynek, bo naszym zdaniem Finaxa i całej filozofii, która za nami stoi, z rynkiem nie da się wygrać w długim terminie. Można próbować, można czasami mieć lepsze wyniki, pochwalić się w jednym roku, ale w drugim roku wszystko się równa do średniej. Mamy na to twarde dowody, raporty. To nie jest może ten czas, żeby o tym tak szczegółowo mówić. Natomiast mamy masę webinariów na naszej stronie, na kanale YouTube i tam też jest jakby kilka wideo o tym, dlaczego właśnie nie da się wygrać z rynkiem, dlaczego warto inwestować pasywnie, czyli naśladować rynek, a nie walczyć z rynkiem. O czym będziemy mówić? Czym się, jak powiedziałem już wcześniej, czym się różni inwestowanie od spekulowania? Jak to robią studenci, bo też Klaudia przygotowała parę fajnych badań, fajnych slajdów na ten temat. Trochę zbadaliśmy was od tej strony. Kiedy zacząć i dlaczego tak wcześnie? Uważamy, że właśnie studia są dobrym czasem, by zacząć inwestować. Jak się przygotować do tego inwestowania? To jest dla nas bardzo ważne. My troszeczkę inaczej podchodzimy do znaczy edukacja jest dla nas bardzo ważna i to inwestowanie jest na końcu takim elementem końcowym tej edukacji, więc chcemy wam po prostu pokazać w ogóle w tym, co robimy, nie tylko dzisiaj, ale w Finaxie, no to jest raczej staramy się pomóc wam dobrze zarządzać finansami osobistymi, czyli dobrze zarabiać, mniej wydawać, mieć pieniądze na oszczędzanie, a jeśli będziecie mieli pieniądze na oszczędzanie, to na końcu to inwestowanie to już będzie czysta przyjemność, czy zrobicie to z nami, czy z kim innym, to sami zobaczycie, że to nie jest takie trudne. Kogo nie słuchać, mówiłem, ekspertów, którzy wiedzą zawsze wszystko lepiej. No i co radzą ci, których warto słuchać? My współpracujemy z kilkoma fajnymi blogerami, mam nadzieję, że niektóre twarze są dla was rozpoznawalne. Zapytaliśmy się właśnie ich o radę, co by doradzili studentom, gdyby mogli tylko dać jedną radę na początek inwestowania. Mamy to też tutaj przygotowane. Klaudia, powiedz mi, czy ja coś zapomniałam, bo zapomniałam powiedzieć, że jestem Finax to jest startup, działa od 3 lat i przez to, że to jest startup, też pracują w nim ludzie bardzo młodzi, ja jestem najstarszym chyba członkiem teamu, także często coś zapominam, także Klaudia, powiedz, jak coś zapomniałem, czy coś mi wyleciało, to wydaje mi się, że z tego, o czym planowaliśmy mówić, wymieniłeś już wszystko, ale ten webinar jest dedykowany właśnie w całości studentom. Zdajemy sobie sprawę, że dla części z was może to być w ogóle pierwszy semestr stacjonarny. Pewnie gdzieś tam powoli znajdujecie pierwsze prace, jesteście na tym etapie życia, że uniezależniacie się od rodziców i to zarządzanie własnymi finansami jest teraz dla was kluczowe. Nie oszukujmy się, nie uczą nas tego w szkołach, więc nie ma głupich pytań. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, albo może już teraz chcecie, żebyśmy poruszyli jakiś temat, to nie wahajcie się do nas pisać na czacie. I właściwie myślę, że możemy zaczynać. Może na początek przedstawimy się, powiemy coś o nas. Jak już mówię, to zacznę od siebie. Ja z Finaxem zaczęłam współpracować właściwie jeszcze jako studentka. W październiku minęło już 2 lata, jak współpracujemy. I zaczynałam właśnie dorabiając, nie na pełen etat. Na początku zaczęłam od tłumaczeń, potem Finax gdzieś dobrze nam się współpracowało. Zachęcali mnie do tego, żebym zaczynała pisać własne teksty. Kilka tekstów opublikowałam. I od lipca działam już na pełen etat. Także cały czas się rozwijamy. Właściwie kiedy zaczynałam współpracować, jak Finax wchodził na polski rynek, to wydaje mi się, że cały zespół Finaxa był gdzieś o połowę mniejszy, a na Polskę nie mieliśmy jeszcze dedykowanych osób, tylko właśnie pracowałam tak dorywczo jako studentka. A obecnie cały czas się rozwijamy i szukamy też osób, które podzielają naszą pasję, naszą filozofię, więc jeżeli interesują was te tematy i podoba wam się to, co robimy, to nie wahajcie się też do nas pisać. No ale to właściwie tyle o mnie, a może Przemku przedstawisz się osobiście.
Dobra, to ja tutaj widzę, że już ktoś zauważył koszulkę. Chcę też koszulkę Finax, pierwszy wpis. Ona z tyłu jest dużo lepsza, zaraz pokażę, zaprezentuję. Mam nadzieję, że to będzie widać. Dużo więcej jest z tyłu, także ten. Mi się wydaje, że ten. Wprowadzimy to na polski rynek. Lamac, jesteś pierwszy na liście, jeśli będziemy to dystrybuować wśród klientów, więc śmiało dawać znać i możesz ten zapis z tego webinarium możesz potraktować jako dowód. Też było pytanie, czy live jest nagrywany. Jest nagrywany, ale zachęcamy, zostańcie z nami. Być może pojawią się jakieś pytania w trakcie. A co do mnie, ja do Finaxa dołączyłem rok temu. Wcześniej przez 20 lat pracowałem w mediach. Byłem między innymi redaktorem naczelnym bankier.pl, redaktorem naczelnym serwisu Pulsu Biznesu. Zawsze się wokół tych finansów i inwestowania kręciłem. Mam między innymi tytuł CFA, taki Chartered Financial Analyst, który tam potwierdza jakąś wiedzę, jeśli chodzi o inwestowanie. No i rok temu przekonałem się do Finaxa. Jestem bardzo zadowolony, inaczej mówić nie mogę, bo jak mówię, wszystko jest nagrywane, ale powiem wam na przykład, jak się w ogóle zainteresowałem samym inwestowaniem. Zacząłem inwestować, jak jeszcze byłem w liceum, ale, znaczy nie ja, tylko naciągnąłem mojego taty trochę, żeby zainwestował. To był rok 93, początki polskiej giełdy. Taka wielka hossa, która już się potem nigdy nie powtórzyła na polskiej giełdzie. Tam indeksy potrafiły iść o kilkanaście procent każdego dnia. No i jak to zwykle bywa, i też pewnie o tym trochę więcej powiemy później, owczy pęd doprowadził do tego, czy owczy pęd, czyli po prostu jedna z pułapek behawioralnych, o której też parę słów potem powiemy, czyli naśladowanie tego, co robią wszyscy i coś z reguły błędem, doprowadził do tego, że też jakby przekonałem tatę, żeby zainwestował oszczędności całej rodziny na polskiej giełdzie. Początki były świetne. Pamiętam, rysowałem takie wykresy, bo wtedy jeszcze nie było internetu, nie było komputerów. Rysowałem wykresy z kursem akcji w zeszycie, do tego stopnia, że musiałem potem doklejać kartki, bo tak to fajnie wszystko rosło. Jak zaczęło spadać, to przestałem rysować i przestałem w ogóle kontynuować malowanie, ale bardzo dużo się wtedy nauczyłem, bo w ogóle wydaje mi się, że my w Polsce bardzo tak niechętnie patrzymy na porażki, niechętnie się do nich przyznajemy. My wtedy bardzo dużo pieniędzy rodzinnych straciliśmy, ale jakby ta porażka sprawiła, że po pierwsze zainteresowałem się inwestowaniem, w ogóle wybrałem studia wtedy ekonomiczne w Krakowie i poszedłem właśnie w tym kierunku właśnie po to, żeby dowiedzieć się, co zrobiłem źle w tym roku 94. No a po drugie właśnie zawsze miałem taki dystans do tego, też poprzez tą porażkę pierwszą, miałem dystans do tego świata inwestycji, świata finansów, bo to wiadomo, że wszystko fajnie bardzo wygląda na zdjęciach, w gazetach, w mediach, szybkie samochody, piękne kobiety, eleganckie garnitury, a prawda jest trochę inna i z reguły zarabiają ci, którzy właśnie pośredniczą, nakłaniają, a ci inwestorzy indywidualni trochę na końcu są w kolejce, jak to się mówi, dziobania. Więc tutaj takie, jeśli mówimy o edukacji, ja tą edukację dość wcześnie inwestycyjną przyjąłem. Mój tata nawet ostatnio grzebałem, bo się przeprowadzaliśmy z rodzicami i grzebałem na strychu, spisał takie rady, żeby właśnie coś po tym fiasku 25 lat temu, 27 lat temu właściwie zostało i moim zdaniem to są bardzo fajne, uniwersalne rady, mam nadzieję, że są widoczne. Z nie wszystkimi się po tych latach zgadzam, na przykład sprzedaje się akcje, kiedy idą do góry, a kupuje się akcje, kiedy spadają, to nie jest takie proste, gdyby było takie proste, to byśmy pewnie wszyscy byli milionerami, natomiast ostatnia uwaga, ostatni punkt jest trafiony. Przy zakupie należy się dobrze zastanowić, także wszystkim wam to polecam. Tyle o mnie. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy, my jako Finax preferujemy inwestowanie pasywne, takie bardzo nudne, tak naprawdę. Czyli my nie jeździmy tymi szybkimi samochodami, nie staramy się być tymi, jak to się mówi w środowisku inwestycyjnym, samcami alfa, czyli tymi, którzy generują lepszy wynik niż rynek, bo uważamy, że tego rynku nie da się pokonać. Też jakby widzimy, że przez lata się dużo mówi, może wy również w szkole czy w domu rodzinnym słyszycie, że właśnie, że inwestowanie jest trudne,
że to nie jest dla każdego, trzeba się nad tym bardzo znać, albo to jest taka jedna sfera komentarzy, druga sfera jest taka, że to jest kasyno, przekręty, oszustwa i faktycznie historia trochę polskiego kapitalizmu to trochę potwierdza, bo są różne te afery Amber Gold, Getback i tak dalej, gdzie się ludzie bardzo zrazili do inwestowania generalnie, natomiast naszym zdaniem inwestowanie jest dobre, inwestowanie daje nam spokojną przyszłość, pozwala nam swoje cele życiowe realizować i takie inwestowanie właśnie nudne, czyli takie długoterminowe, takie, gdzie nie myślicie, co kupić, jak kupić, kiedy sprzedać, kiedy kupić, tylko dajecie to komuś, kto jakby się na tym zna, a zna się od tej strony, że właśnie wie, że ciężko wygrać z rynkiem i lepiej ten cały proces zautomatyzować bez wychodzenia z domu w 15 minut, naśladując po prostu rynki. Staramy się po prostu, my jako robodoradca, oszczędzić wasz czas i wasze nerwy. I tu jest taki jaskrawy przykład, sobie zrobiłem ostatnio, czym się różni inwestowanie, ten inwestor pasywny od inwestora aktywnego. Jak był debiut kolejnej edycji Wiedźmina w grudniu, to cały rynek giełdowy i cała Polska właściwie, która miała cokolwiek wspólnego z gamingiem, z giełdą, patrzyła jak zaczarowana, nie dowierzając na wykres kursu CD Projektu, spadający niestety cały czas. I to byli ci inwestorzy aktywni, bo oni, ich portfel był uzależniony od tego, jak się zachowuje kurs CD Projektu. Natomiast inwestorzy pasywni, którzy mają maksymalnie zdywersyfikowany portfel, czy mają w nich jak najwięcej akcji, najwięcej obligacji, najlepiej z całego świata, żeby to był globalny portfel, żeby to był de facto portfel, który kopiuje to, co się dzieje na rynkach światowych. Byli bardzo spokojni, bo w tym rynku światowym Polska ma bardzo niewielki udział, to jest rzędu 1 promila, 2 promili, więc bardzo niewielki udział. CD Projekt ma udział jeszcze mniejszy, więc to absolutnie zmiana kursu nawet do kilkadziesiąt procent w dół nie rzutowała na wasz portfel. Dlatego ta dywersyfikacja to takie mityczne, nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka, co nieraz może słyszeliście w domu, to stoi za tym inwestowaniem pasywnym, możecie sobie zamiast bawić się w wykresy i analizę techniczną, czyli analizę wykresów, po prostu bawić się w grę i ci inwestorzy pasywni mogli wtedy spokojnie testować z różnym skutkiem oczywiście Wiedźmina. Stąd tak chciałem tą różnicę zwizualizować na tym slajdzie. Czyli to ma być nudne, bez emocji, nie takie jak na filmie Wilk z Wall Street. O filmach zresztą powiemy tutaj, też będzie parę slajdów, bo też chcemy wam powiedzieć, jakie książki czytać, jakie filmy oglądać. Na pewno nie Wilka z Wall Street, on wam trochę zakłóci percepcję całego zarabiania na rynkach. Więc inwestowanie, myślimy, że tak jak powiedział Samuelson, nie wiem, jak czy teraz na uczelniach dalej jest taka jego wielka cegła do makroekonomii na pierwszym roku. Ja jeszcze miałem, chociaż jak teraz patrzę na to, co się wtedy uczyłem z tej książki, to cały świat się poszedł trochę w innym kierunku. Na przykład ujemne stopy procentowe to jest taki przykład czegoś, czego w ogóle nas na studiach 20 lat temu nie uczyli. No i Paul Samuelson mówi, że inwestowanie powinno być raczej jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy, czyli nudne. Jak ktoś chce emocji, weź $800 i ruszaj do Las Vegas. Nie wiem dlaczego $800, akurat może wtedy coś można było za te pieniądze wygrać, no ale to jest jakby cała idea stojąca za Finaxem. Oszczędzam trochę stresu. Ja sam straciłem włosy na inwestowaniu, więc was do tego aktywnego inwestowania zniechęcam. Pana pewnie znacie, był traderem, skończył jak skończył. Co o inwestowaniu wiedzą, myślą i jak to robią młodzi ludzie, to oddaję głos młodym ludziom, czyli Klaudii. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania. Klaudia, daję ci głos. Pewnie. No więc, żeby przejść do tego, jak powinno być, chcieliśmy najpierw sprawdzić, jak jest, ale właściwie nie sprawdziliśmy tego sami. Sprawdziło CFA Society, ale zapoznaliśmy się z wynikami ich badań i tutaj mamy pewne właściwie cenne wnioski. I tu możecie zobaczyć, że zostali zapytani
jeszcze tak może na początek, co może być istotne, że w badaniu wzięły osoby urodzone w pomiędzy 1990 a 2000 rokiem, czyli to jest to pokolenie milenialsów, bo właściwie pierwsze roczniki to już jest chyba pokolenie Z obecnie wchodzące na studia, ale tutaj nadal zbadano, jak inwestują młodzi ludzie. I okazało się, że tylko 1/3 z nich faktycznie inwestuje, ale co ważne, połowa ankietowanych zadeklarowała, że rozważa rozpoczęcie inwestowania, ale dotychczas tego nie zrobiła. Więc no tak, co właściwie stoi na przeszkodzie? I spośród tych osób, które nie inwestują, jako przyczynę 64% podało brak oszczędności, 51% zbyt niski dochód, a 46% brak wiedzy o inwestowaniu. I jeżeli chodzi o tą ostatnią barierę, to tutaj my właśnie po części też przez tą naszą działalność edukacyjną, to że staramy się dotrzeć do młodych ludzi, chcemy ją po prostu zniwelować. Ale jeżeli chodzi o te dwie pierwsze bariery, które wskazywali respondenci, czyli brak oszczędności i zbyt niski dochód, faktycznie jest to, może to być pewna bariera, ale jest tu pewna istotna kwestia, to znaczy w naszej świadomości bardzo często myśląc o inwestowaniu, my postrzegamy to przez pryzmat tego, że wiąże się to z ogromnymi kwotami, z takimi kwotami, na które nas de facto nie stać. Tutaj właściwie też w Finaxie zachęcamy do takiego inwestowania regularnego, nawet drobnych kwot, nawet jeżeli ma to być 100 zł miesięcznie czy 200 zł, to faktycznie ma znaczenie i w dłuższej skali jesteśmy w stanie dużo, dużo więcej dzięki temu otrzymać. Ale co istotne, jak się okazuje, studenci mają te oszczędności. Tutaj nie zawarłam co prawda takiego wykresu w prezentacji, także możecie sięgnąć. Ostatnio we wrześniu Związek Banków Polskich opublikował mega ciekawy raport Portfel Studenta 2021 i tam właśnie wynika, że spośród studentów tylko 13% nie oszczędza, czyli cała pozostała grupa, te 87%, faktycznie posiada jakieś oszczędności. Tylko warto coś z nimi robić, a nie ma takiej świadomości, że właśnie te niskie kwoty również warto inwestować. Ale tu można też spojrzeć na rówieśników, to znaczy tu są właśnie osoby odrobinę może starsze od Was, osoby urodzone po 1990 roku i okazuje się, że w tym najniższym przedziale do 10 tysięcy złotych oszczędności posiada niemal połowa ankietowanych nie posiada wyższych oszczędności, ale te oszczędności w takich kwotach ma i jak najbardziej nawet przy niskich dochodach, przy niskich możliwościach warto rozpoczynać, żeby odkładać systematycznie, żeby wyrabiać sobie dobre nawyki i budować doświadczenia. Natomiast no, faktycznie skądś nawet te drobne kwoty trzeba wziąć i tu możemy już przejść dalej, to jest taki wykres ostatnio znalazłam na Twitterze. Dosyć banalny może się wydawać, ale właściwie no, to jest taka podstawa podstaw, bo nie da się magicznie zbudować majątku. Majątek, żeby zbudować, to taki po prostu basic, że należy wydawać mniej niż się zarabia, a to, co się zaoszczędzi, mądrze inwestować. Dalej jeszcze przyjrzę się temu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o procent składany, bo jeżeli nie mieliście dotychczas styczności z inwestowaniem, możecie nie wiedzieć, jak działa. Natomiast skąd wziąć pieniądze? No tu nie chciałabym lecieć banałami, nie wiem na ile macie już swoje pierwsze doświadczenia z pracą, ale wiem, że przed pandemią ta sytuacja, jeżeli chodzi o zarabianie wśród studentów, mogłaby wydawać się bardziej optymistyczna, bo studenci bardzo często dorabiają w takich segmentach jak gastronomia, jak handel, w szczególności w galeriach handlowych. To są te miejsca, które dają możliwość bardziej elastycznej pracy, pracy dorywczej, elastycznych godzin pracy. Natomiast przez pandemię faktycznie był ten okres słabszy. Natomiast w tym samym badaniu Związku Banków Polskich studenci zapytani o to, jak wygląda ich sytuacja finansowa w obecnym roku, rok do roku, to znaczy w porównaniu z 2020 rokiem, odpowiedzieli 71% z nich, odpowiedziało, że ich sytuacja albo nie zmieniła się, albo uległa poprawie, czyli
mamy nadzieję, że tutaj powoli ta sytuacja wróci do normalności. Wiadomo, że nie możemy spodziewać się czegoś konkretnego na jesień. Każdy może mieć inne przewidywania, ale w stosunku do poprzedniego roku na pewno ta sytuacja jest już lepsza. No i tutaj warto faktycznie wykazać się kreatywnością, zastanowić się, jakie mamy umiejętności, czy w naszym obszarze możemy znaleźć jakieś ciekawe praktyki. Warto rozwijać się już pod kątem tego, co chcemy robić. Być może mamy jakieś wartościowe umiejętności. Ja właściwie zaczynałam od tłumaczeń z Finexem, ale być może ktoś z Was zajmuje się grafiką, być może dobrze czujecie się w social media i moglibyście prowadzić jakieś kanały, profile dla innych firm. Warto rozejrzeć się po prostu, jakie są możliwości i znaleźć coś, w czym będziecie się dobrze czuli i dzięki czemu możecie zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu. Ale jeżeli już coś zarobicie, no to trzeba przejść do tej części, kiedy trzeba po prostu oszczędzać, znaleźć jakieś sposoby na to. I tutaj wiem, że wśród młodych ludzi jest masa grup, masa takich tipów na oszczędzanie. Być może jesteście w którejś z takich grupach. Ja sama stworzyłam jakiś czas temu artykuł na ten temat, mogę podesłać go w komentarzu. I tutaj między innymi dużą część budżetu studenta zajmuje wyżywienie. I warto przyswoić sobie takie kilka podstawowych sposobów na to, jak w skali miesiąca wydawać mniej. Warto tworzyć listę zakupów, zastanowić się nad tym, co właściwie gotujemy. Możemy nauczyć się gotować kilka podstawowych potraw, patrzeć, na co akurat jest sezon. Wtedy jemy przy okazji i zdrowiej, i oszczędzamy. Nie kupujemy produktów, które akurat są poza sezonem, są droższe, nie jemy na mieście. Przy okazji, co jest też fajną wskazówką, że to bardzo często sprzyja ekologii, bo okazuje się, że jeżeli kupujemy produkty sezonowe, nie kupujemy gotowych dań, możemy zrezygnować z wody butelkowanej na przykład, to jest dobre dla naszego portfela na pewno, ale to jest też dobre dla środowiska. Także tutaj mamy trochę takie dwie pieczenie na jednym ogniu. I to właściwie nie tyczy się tylko wyżywienia. Podobnie może wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi na przykład o odzież. Bo tutaj sytuacja wcale nie jest aż taka oczywista. Czasami może nas kusić, żeby kupować ubrania o niższej jakości, które jednak za długo nam nie posłużą. I czasem faktycznie warto kupić, wydać więcej, ale ten przedmiot może służyć nam dłużej. Ciekawym pomysłem są też, właściwie teraz jest to już coś powszechnego, platformy wymiany zarówno odzieży używanej, jak i innych produktów, po prostu kupowanych z drugiej ręki, jednocześnie można na tym zaoszczędzić i dać drugie życie temu produktowi. No i kolejny punkt, czyli zarządzanie finansami osobistymi, bo właściwie jakiś czas temu chcieliśmy sprawdzić, jakie jest podejście Polaków do zarządzania finansami osobistymi. Tutaj przy pomocy profesora Waliszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeprowadziliśmy takie badania i okazało się, że Polacy faktycznie chcą planować swój budżet, chcą mieć kontrolę nad własnymi finansami osobistymi, ale dotychczas robią to zazwyczaj albo przy pomocy zwykłej kartki i ołówka, albo przy pomocy Excela. Natomiast jest to dosyć kłopotliwe i często nieefektywne, z tego względu, że mamy obecnie różne konta w różnych bankach. Bardzo często płacimy też czasami gotówką, płacimy Revolutem, korzystamy z różnych rozwiązań. Po prostu trudno jest zagregować te wszystkie dane manualnie. I tutaj fajnym rozwiązaniem mogą być takie aplikacje, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie to nie ma tej bariery przystosowania się do technologii. Co prawda w dalszej części tego badania pytaliśmy właśnie o użycie aplikacji i okazało się, że na rynku polskim, jeżeli chodzi o te aplikacje, faktycznie one nie spełniają wszystkich potrzeb, jakie mieliby użytkownicy wobec takich aplikacji. Ale w Finexie zajęliśmy się tym problemem. Pracujemy obecnie, a właściwie jesteśmy już na finiszu prac nad Finbotem, nad taką aplikacją do zarządzania finansami osobistymi, więc pewnie być może jeszcze w tym roku przyjdziemy z większą liczbą informacji na ten temat, ale zachęcam Was właśnie do śledzenia nas w social mediach. Na pewno nas usłyszycie jeszcze o Finbocie. I
Może w takim razie wróćmy jeszcze do tego badania, bo tam było jeszcze kilka ciekawych rezultatów. Ja mam tylko jedno, ja mogę wtrącić, mam jedną radę na przykład z tym odkładaniem pieniędzy na inwestycje. Sprawdziłem na sobie. Jak macie powiedzmy takie fajnie na przykład założyć, że 10% tego, co masz, jakichś takich miesięcznych wpływów, odkładasz sobie na inwestowanie, to to jest fajna jedna rzecz, natomiast warunek konieczny to jest taki, żeby zrobić to na początku miesiąca, czyli niejako z automatu, powiedzmy te 10%, od razu wpłacam na jakiś rachunek, czy mam jakieś subkonto w banku, bo pod koniec miesiąca już są trochę inne możliwości, a jak sobie od razu te pieniądze odejmiesz, to potem już trochę ci ich nie żal i tak mentalnie też sobie księguję, że tego właściwie nigdy nie było, więc gdzieś tam dużo łatwiej to potem taki automatyzm do własnych zachowań wprowadzić. Faktycznie, a o tym nie wspomniałam, a też takie rozwiązanie jest często oferowane przez banki, że taka może zostać ustawione automatycznie, że jakaś część wpływów albo jakaś część wydatków zostaje automatycznie przekierowana na oddzielne konto. I to jest często takie konto oszczędnościowe, gdzie oprocentowanie może być bliskie zeru, ale faktycznie psychologicznie pozwala nam to, jakby powstrzymuje nas to od rozdysponowania tych środków w inny sposób. Także jest to faktycznie bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, w szczególności jeżeli mamy z tym problem. Tutaj może już wracając jeszcze do wyników badania CFA Society, to CFA zapytało także młodych ludzi o to, jakie jest ich podejście do różnych nowych trendów w inwestowaniu. I okazało się, że mimo tego, że bardzo głośno jest o niektórych trendach, to jednak dla przykładu, jeżeli chodzi o znajomość kryptowalut, to tylko 16% badanych milenialsów decyduje się sięgać po te kryptowaluty w inwestowaniu. Jeszcze mniej osób korzysta z crowdfundingu, bo jest to tylko 6%. A w tematach takich jak na przykład ESG, gdzie jak się okazuje, niemal połowa badanych w ogóle nie ma świadomości, czym jest ESG. ESG to jest takie bardziej odpowiedzialne podejście do inwestowania, analizujące nie tylko wyniki finansowe danych spółek, ale też to, jaki wpływ mają na środowisko, jaki mają ład korporacyjny i jak wpływają na społeczność. I właściwie nagraliśmy też jeden odcinek Finax Radio o tym, także zachęcam do zajrzenia, jeśli ten temat Was interesuje, bo z badań, zresztą zarówno z doświadczenia, jak i badania to potwierdzają, widzimy, że ten temat jest bardzo ważny dla młodego pokolenia. Ale będąc przy temacie trendów, jak widzimy, o trendach jest głośno, ale młodzi niekoniecznie z nich na tej fali płyną, niekoniecznie z tego korzystają. I Przemku, jak myślisz, czy warto za takimi trendami podążać? No właśnie chciałem Was zniechęcić do tego, żebyście podążali za takimi różnymi modami, które gdzieś się tam pojawiają cyklicznie. Już nie będę się przenosił w czasie kilkaset lat wstecz do manii tulipanowej w Holandii, czy potem jakieś wielkie hossy kompanii mórz południowych, gdzie właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, ten off-chip doprowadził do tego, że ci pierwsi, którzy byli na danym rynku, zarobili krocie, oczywiście pod warunkiem, że w dobrym momencie z tego rynku zdołali wyjść, natomiast ci ostatni, czyli masy, czyli my de facto, my drobni inwestorzy, te szaraczki właśnie rynkowe, z reguły są dawcami kapitału i z reguły na tych różnych maniach tracą. Czy kryptowaluty są taką manią? Moim zdaniem trochę tak, bo wiadomo, że jestem na przykład wielkim fanem technologii blockchain, która może mieć zastosowanie w wielu obszarach i może naprawdę zmienić nasz świat, ale akurat Bitcoin czy inne kryptowaluty niekoniecznie są dla mnie w ogóle jakimś celem inwestycyjnym. Już nawet nie mówię o tym, że cech pieniądza raczej nie posiadają, ale to jest materiał na inne webinarium. Natomiast jest to niewątpliwie moda. Też w ogóle moda, nie ukrywajmy, że też niektórzy z Was pewnie też zapisali się na to webinarium, bo generalnie jest trochę moda na inwestowanie w akcje i my przez lata narzekaliśmy na polskim rynku, że ten rynek był zapomniany, rynek akcji. No ale od roku jest taki trochę boom na giełdy ze strony właśnie młodych,
którzy jeszcze tego dużego spadku, o którym mówiłem na początku, tej próby takiej ognia na giełdach nie przeszli. Po tym covidowym załamaniu nastąpiło bardzo szybkie odbicie na giełdach i można było naprawdę w ciągu roku zarobić, nawet tylko i wyłącznie trzymając akcje w portfelu, kupując je w dobrym momencie nawet 100% na niektórych rynkach. No i oczywiście, jak to z reguły w takiej sytuacji bywa, pojawiła się masa różnych guru, którzy potrafili, akurat udało się im przewidzieć trend i przewidzieć moment wejścia i moment wyjścia. Okazuje się, że wśród nich nawet są dzieciaki. W Stanach jest taka modna grupa Wall Street Bets, która nawet próbowała niektóre duże spółki, ich notowania na rynku nimi wstrząsnąć i udawało się na początku, potem niestety orzeźwienie było bardzo brutalne dla tych dzieciaków, ale generalnie pojawia się teraz gdzieś w sieci, również w internecie, masa takich memów giełdowych, które pokazują, że łatwo można wygrać na giełdzie. W ogóle samo słowo wygrać jest dla mnie trochę takie pokazujące właśnie, że to jest coś w stylu hazardu, a giełda takim miejscem nie jest. Więc nie wierzcie w te magiczne zapowiedzi i bufonadę niektórych ekspertów czy niektórych znajomych nawet, że oni zarabiają na giełdzie. Ja znam osobiście osoby, które potrafią to robić, potrafią systematycznie bić rynek, czyli mieć lepsze wyniki niż indeksy, bo indeksy są takim czymś, to jakby agregują cały rynek. Natomiast to jest za coś, czyli oni poświęcają na to raz, że swoją wiedzę, musieli się bardzo długo uczyć, żeby do tego momentu dojść. No i też czas, nie ukrywajmy, że to zajmuje czas i to jest normalnie praca, nieraz takiego tradera to jest praca na pełny etat, więc to nie jest taki łatwy chleb, ale da się to zrobić, tylko że to nie jest dla każdego, nie każdy musi być, nie wiem, kosmonautą, nie każdy musi być traderem giełdowym, ale niektórym się to oczywiście udaje. Wtedy właśnie takie aplikacje jak Finans przychodzą z pomocą, no bo właśnie można, raczej staramy się was przekonać do tego i w ogóle inwestorów, żeby skoncentrowali się na tym, czym są dobrzy, na własnym hobby, na karierze, na poszerzaniu kompetencji, a ten czas nam dali, czyli robot doradcy dali na zarządzanie swoim majątkiem, dzięki czemu i Wilksyty, i owca cała tak naprawdę możemy to automatycznie robić za was i nasza w długim terminie ta strategia się opłaci, bo z reguły jest tak, że starając się być lepsi na rynku giełdowym, dokonujemy masę transakcji zakupu, sprzedaży, to kosztuje również prowizje maklerskie, to kosztuje nasze nerwy, nasz czas i to wszystko razem moim zdaniem nie jest warte tego, żeby się tym zajmować aktywnie. Ten rok ostatni też w ogóle zmienił wartę, jeśli chodzi o takich rynkowych guru, tych najbogatszych ludzi świata, bo wiadomo, że najbogatszy jest teraz Jeff Bezos z Amazona, Elon Musk z Tesli go goni. Jak rok temu zrobiłem taką, dokładnie rok temu to było, zrobiłem taką sondę na Twitterze, kim wolelibyście być. To jeszcze Warren Buffett, ten starszy dziadek po prawej stronie, ponad 90-letni, jeszcze wygrywał, natomiast jak sobie ją powtórzyłem nie tak dawno, to w ogóle dysproporcja była ogromna, czyli jednak to do naszej wyobraźni tych drobnych inwestorów to skuteczne inwestowanie, ale w ostatnim okresie bardzo, bardzo przemawia. To też jest taki jeden z elementów pułapek behawioralnych, o którym troszeczkę więcej za chwilę powiem, że patrzymy bardziej na te wyniki w krótkim terminie i bardziej się delektujemy dokonaniami Elona Muska, który tam powiedzmy od roku czy od dwóch lat jest na topie, niż Warrena Buffetta, który potrafi przez 50 lat wygenerować średnio rocznie 20% stopy zwrotu, czyli zysku, podczas gdy rynek daje 10%. To akurat jest kłam troszeczkę temu, co w czym was utwierdzam, że nie da się pokonać tego rynku, no ale nie każdy jest Warrenem Buffettem i nie każdy potrafi to robić systematycznie. Zresztą on jest taką instytucją, że już samo to, że on ogłasza, że wchodzi w jakąś spółkę, doprowadza troszeczkę w długim terminie do wzrostu jej wartości, więc po pewnym czasie trudno powiedzieć, czy to on potrafi przewidzieć rynek, czy to on po prostu inspiruje rynek, więc to jest trochę błędne koło.
ale warto, ja pokazuję tutaj Warrena Buffetta, bo on po prostu konsekwentnie realizuje swoją strategię i też was do tego zachęcam, że jeżeli nawet próbujecie aktywnego inwestowania, bo ja też nie ukrywam, że nie każdy od razu dochodzi do wniosku, że jednak to aktywne inwestowanie nie jest dla niego i każdy próbuje jednak się sprawdzić na tym rynku i sprawdzić, czy potrafi mieć lepsze wyniki niż kolega ze studenckiej ławki, czy kolega z pracy. Natomiast w długim terminie liczy się konsekwencja i tutaj Warren Buffett wygrywa konsekwencją. Jak kupujecie akcję, coś się nagle ta akcja, kurs zaczyna podążać nie w tym kierunku, w którym myśleliście, czyli nie w górę, to nie sprzedawajcie, tylko zastanówcie się, czy to się zmieniło, czy coś się zmieniło w stosunku do tego i w momentu, jak decyzję o zakupie podejmowałem. Jeśli nie, to raczej sądzę, że warto w tym swoim przekonaniu trwać, nie sprzedawać szybko tych akcji. Jeśli natomiast fundamentalnie coś się zmieniło w postrzeganiu danej spółki, no to wtedy warto coś zmienić. To też jakby i każdego zachęcam, jeśli nawet sam inwestuje na giełdzie, nie z Finaxem, tylko samodzielnie, bo wiadomo, że takie sytuacje również są. Zawsze sobie zapisujcie, prowadźcie taką własną księgowość, kiedy to kupiliście i w jakim celu to kupiliście i co było przesłanką, tak? I powiedzmy, czy zakładaliście w momencie zakupu, że to jest inwestycja krótkoterminowa, długoterminowa i raczej się tego trzymajcie, a jeśli złamiecie swoje postanowienia, to starajcie się sami z sobą to jakoś tam pogodzić i zapisać wszystkie wnioski, bo tak jak mówię, najwięcej można się nauczyć na porażkach, na porażkach także tych rynkowych i to nie jest tak, że Warren Buffett czy Elon Musk zawsze pokonywali rynek. Warren Buffett miał takie 3 lata z rzędu i to nie tak dawno, gdzie był dużo słabszy od indeksu, głównego indeksu amerykańskiej giełdy. Elon Musk też na początku swojego szaleństwa z Teslą też był blisko załamania, nie ukrywajmy, że on też przetrwał tylko dlatego, że miał masę dofinansowań ze strony Stanów i rządu amerykańskiego, więc to też nie jest wszystko takie różowe i każdy z tych wielkich ludzi także na rynku kapitałowym kiedyś musiał gorzką pigułkę porażki przełknąć. Ważne, żeby z niej wyciągnął wnioski. Tutaj magiczny wykres, to na pewno go powiększę, bo gdzieś tam się pojawia zawsze, a to jest taki wykres, to coś, o czym mówiłem, o tym zapisywaniu sobie takiej własnej ścieżki, przygody z konkretną akcją. Pewnie każdy, który już inwestował na giełdzie, to może się tutaj na tym wykresie odnaleźć, czyli taka droga, ciężka droga drobnego inwestora i ciężka przygoda z konkretnym papierem. Z reguły jest tak, że zgrzytamy zębami, bo nic nie robiąc można było mieć dużo lepsze rezultaty niż analizując wykresy i sprzedając w nieodpowiednim momencie, bo akurat nam się wydawało, że tutaj się pokazał, analiza techniczna pokazała, że wykres powinien dalej iść w górę, a potem rzeczywistość była niestety troszeczkę inna. Takie krótkie podsumowanie tego, co do tej pory zrobiliśmy i co mówiliśmy. Moim zdaniem gros sukcesu to jest, już teraz się odwołuję szerzej do finansów osobistych, to jest to, żeby znaleźć pracę, pasję, którą lubicie, wydawać po prostu mniej niż zarabiacie, to jest klucz. Różnicę z tego zainwestować i cierpliwie czekać, aż rynki same powiększą wasz kapitał. To jest takie 4 kroki, które możecie sobie chyba dość uniwersalne i nawet mając te niewielkie budżety, które macie pewnie na studiach, można z tego wyciągnąć wnioski. Książki? O, właśnie obiecałem książki, muszę ją teraz pokazać, bo mam kilka książek. Najpierw was zaskoczę, bo to będzie książka, mam taki program Janosik też na naszym kanale na YouTubie i zawsze każdego z gości pytam na końcu, żeby polecili jedną książkę o inwestowaniu dla kogoś, kto dopiero początkuje. I nieoczekiwanie na razie w takim wewnętrznym rankingu, a już było już tam blisko 30 gości, wygrywa książka, moim zdaniem, psychologiczna, bo to jest Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. Nie wiem, czy to... O, właśnie. Bardzo polecam. Cegła wprawdzie, ale czyta się to naprawdę jak powieść fabularną. Daniel Kahneman to jest noblista badający nasz mózg i to, czym się kierujemy, podejmując decyzje, które często nie są racjonalne.
I to jak ULO pasuje do sytuacji na rynku kapitałowym, dzięki niemu między innymi rozwinął się taki cały element finansów behawioralnych, czyli dział psychologii, powiedzmy finansów, socjologii również, który bada to, jak ludzie się zachowują jeśli w momencie kontaktu z pieniędzmi. Jest kilka takich fajnych tradycyjnych pułapek tego myślenia. To jest owczy pęd, o którym już powiedziałem. Mamy też takie coś jak zbyt duża pewność siebie, czyli nam się wydaje, że wiemy lepiej, tak? I to jest jakby. To nie dotyczy chyba tylko mężczyzn, ale wszystkich. Przeciętnie człowiek uważa się za po prostu ponadprzeciętnie mądrego i inteligentnego, co oczywiście matematycznie jest niemożliwe, bo przeciętnie wszyscy jesteśmy przeciętni, więc to jest bardzo naiwne myślenie i z reguły bywa bolesne, jeśli chodzi o nasze finanse. Bardzo często również wypaczamy fakty, mamy taką tendencję, żeby wybieramy tylko te fakty, które potwierdzają nasze własne teorie, absolutnie pomijamy te, które z tymi teoriami są nie po drodze. Jest też coś takiego, co może macie też, spróbujcie sobie sami gdzieś tam przeanalizować swoją historię, że macie taki lęk przed stratą. Właśnie tu Kahneman pisze, że badania pokazują, że na przykład lęk przed stratą jest trzykrotnie i emocjonalnie dla naszych emocji jest trzykrotnie silniejszy niż radość z zysku. Czyli generalnie podejmujemy takie decyzje pod takim strachu, no i to często nas paraliżuje, na przykład nie pozwala nam zarabiać tyle, ile byśmy mogli zarabiać na giełdzie. Na przykład to się objawia tym, że za szybko sprzedajecie akcje, które macie w portfelu, które rosną. Zarobiliście powiedzmy 10%, już się wam wydaje, że tyle wystarczy, a tymczasem się okazuje potem po jakimś czasie, że to był dopiero początek trendu. My też w Finaxie promujemy taką ideę wolności finansowej. Nawet my mamy taki o tym specjalny webinar, więc odsyłam do tego. Jest masa takich fajnych książek poświęconych właśnie obszarowi FIRE. Nie wiem, czy z tym coś, o tym coś więcej wiecie. Z angielskiego Financial Independence, Retire Early, czyli generalnie to się, o czym marzymy, taka nirwana finansowa, żeby być wolnym finansowo i wcześniej przejść na emeryturę. Okazuje się, że Amerykanie już wymyślili, naukowcy uczeni amerykańscy wymyślili, jak to zrobić. I ja byłem sceptyczny, jeśli chodzi o te książki, bo wydawało mi się takim trochę, no wiecie, jak to nieraz eksperci od wszystkiego uczą, jak być milionerem. Po czym się okazuje, że najlepiej po prostu być dzieckiem miliardera i majątek roztronić. Natomiast to są bardzo fajne rady. Your Money or Your Life, bardzo fajna książka, polecam. Playing with Fire, to jest właśnie ta osoba, która prowadziła tą terminologię. I Sekrety amerykańskich milionerów, bardzo uniwersalna pozycja. Jest to przetłumaczona na język polski. Bardzo, bardzo fajne rzeczy, które moim zdaniem można też nawet w codziennym życiu nie milionera, ale studenta wykorzystać, więc bardzo do tego odsyłam. I też kolejna pozycja, Bogaty ojciec, biedny ojciec. Świetna książka przetłumaczona na język polski. Patrzyłem ostatnio, była w Empiku, więc naprawdę nie jest to książka dla ojców, tylko dla każdego i również dla studentów. Filmy. To jest fajna rzecz, pewnie może bardziej nawet do waszej wyobraźni przemawiają niż książki. Moja przygoda, w ogóle moja fascynacja giełdą zaczęła się od tego, że był taki serial w latach 90-91 na jedynce, bo wtedy były tylko dwa kanały, Ryzykant, Chancer, i to było właśnie o takim maklerze z Londynu i zafascynowało mi to jego życie. Natomiast te ostatnie filmy, które są bardzo popularne, jeśli chodzi o inwestowanie, czy na przykład Big Short, który opowiada o tym, jak doszło do załamania na rynku nieruchomości amerykańskich kilkanaście lat temu, jest dostępny na Netflixie, pokazuje jakby całą tą taką otoczkę świata finansów i tego mechanizmu i pokazuje, że to nie jest takie łatwe, nie jest takie zero-jedynkowe, trzeba mieć masę wiedzy i masę samozaparcia, żeby na tym rynku zarobić coś więcej niż ten rynek daje. Bardzo polecam tą pozycję. Tutaj druga na liście jest, kurczę, nie widać tego, myślałem, że będzie większe. Others People Money, czyli generalnie to coś, czym generalnie cały rynek żyje, czyli my nie ukrywamy też Finax, żyjemy z tego, że wy nam powierzacie pieniądze, tak? I jest trochę
taki dysonans poznawczy między tym, że inaczej się administruje własnymi pieniędzmi, a inaczej pieniędzmi kogoś, klientów, kogoś z zewnątrz. Akurat u nas jest o tyle to może inne, że my jakby niejako z automatu, u nas algorytmy administrują waszymi pieniędzmi, tam nie ma żadnego czynnika ludzkiego, natomiast często jest tak, że ten zarządzający funduszem, on ma własne emocje, własne cele, własne ambicje, to często źle wpływa na finanse. To Address People Money jest do obejrzenia na Google Play, widziałem, że można kupić za 10 zł. Potem są takie dwie pozycje, to jest w ogóle ranking, który zrobili profesorowie ekonomii, więc to mądre głowy za tym stoją. Trillion Dollar Bet, to jest też trochę komedia, więc też polecam. Jest dostępna chyba w całości za darmo w sieci. Tak samo Too Big to Fail. Chociaż nie, Too Big to Fail jest na HBO. Też można sobie to obejrzeć. Generalnie mam taki, mówiliśmy tutaj z Klaudią o tym, że chcemy was zachęcić nawet do pracy w Finaxie. Dlaczego nie? Możecie pójść nawet tą ścieżką, którą przetarła Klaudia. Więc na przykład jak lubicie oglądać filmy, macie lekkie pióro, napiszcie recenzję filmu, na przykład dowolnie wybranego, albo nawet niekoniecznie z tej listy. Ja ostatnio puściłem studentom na zajęciach film Banksterzy, chociaż trochę potem się miałem wyrzut sumienia, bo tam były takie dość mocne niektóre sceny, ale też bardzo fajne, napisali recenzję, no i współpracujemy z niektórymi, więc jak na przykład macie lekkie pióro, lubicie filmy, napiszcie recenzję, czego się dowiedzieliście o inwestowaniu z danego filmu, a nuż to opublikujemy, a nuż to będzie jakaś fajna, długoterminowa współpraca, piszcie do mnie albo do Klaudii i zachęcamy. No i oddaję głos Klaudii, bo Klaudia chyba właśnie skończyła studia, więc najlepiej wie, dlaczego warto na tych studiach to inwestowanie zacząć. Tak, no właściwie oficjalnie jestem jeszcze studentką, jeszcze czekam na termin obrony, ale faktycznie, dlaczego warto zacząć już na studiach? To, o czym wspominaliśmy już na początku, bardzo ważne jest to, żeby od początku wyrabiać sobie te dobre nawyki, kiedy w tym momencie, kiedy zaczyna się zarządzać tymi swoimi pieniędzmi, gospodarować, żeby już wyrabiać sobie pewne techniki zachowania, ale też to, co jest cenne i czego nie będziecie w stanie kupić później, to doświadczenie, to, że nauczycie się, jak to działa, z czym co się je, nauczycie się też, jakby poznacie lepiej samych siebie w stosunku do inwestowania, jakie macie podejście do ryzyka, jakie błędy takie poznawcze popełniacie. Także bardzo, bardzo ważne jest, żeby zacząć wcześniej, chociażby z takiego właśnie względu pozyskania doświadczenia. Ale dlaczego właściwie ważne jest inwestowanie, a nie tylko oszczędzanie? No właściwie teoretycznie, gdybyście nie chcieli, tak pomijając te kwestie doświadczenia, teoretycznie moglibyście oszczędzać te pieniądze, odkładać je na koncie, na przyszłość, na to, kiedy już poznacie więcej teorii inwestowania. Tylko te środki, które będą leżeć na koncie, one z czasem tracą na wartości. Inflacja w ostatnich czasach jest już zawrotna. W wrześniu dobiła do 5,8%, a prawdopodobnie w październiku może dobić już do 6%. Co oznacza, że po prostu jeżeli trzymaliście te pieniądze na koncie od roku, to możecie za nie kupić dziś dużo mniej niż w roku poprzednim. Także chociażby z tego powodu warto nie trzymać tych środków, żeby leżały na koncie, tylko warto je inwestować nawet bardziej konserwatywnie, bardziej krótkoterminowo, ale warto coś w tym celu robić. I ostatni taki punkt, dla którego faktycznie warto zacząć już wcześniej, jest procent składany. To jest coś, o czym bardzo wiele osób nie wie, nie ma świadomości, w szczególności jeżeli nie jest się studentem uczelni ekonomicznej, a to bardzo prosta sprawa, to znaczy warto zacząć jak najwcześniej, dlatego że ten czas działa na naszą korzyść. W takim sensie, że nawet przy takim samym, zakładając taką samą stopę zwrotu, jeżeli zaczniemy wcześniej, to po jakimś czasie będzie na nasz zysk będą pracować już również odsetki, nie tylko ten kapitał, który zainwestujemy na początku, ale też zarobione odsetki. I wydaje się że te odsetki to jest jakiś tam grosze, że to nie ma w praktyce znaczenia,
A chciałam to pokazać na przykładzie. Tutaj może udostępnię swój ekran. Teraz chyba... O, tak, teraz chyba wszystko widać. Tu przeprowadziłam taką symulację. Załóżmy, że chcemy odkładać na emeryturę 200 zł miesięcznie, na tyle aktualnie możemy sobie pozwolić. I rozważmy takie dwa scenariusze. To jest, swoją drogą, to jest nasz symulator dostępny na stronie Finaxa. Także gdybyście chcieli pobawić się po naszym spotkaniu, to zachęcam do wypróbowania takiego symulatora. Możecie sobie sami sprawdzić, jakie byłyby oczekiwane wyniki w zależności od tego, na jaką strategię się zdecydujecie, w zależności od tego, na jaki horyzont inwestycyjny i ile chcielibyście inwestować. No więc ja założyłam, że przy takiej kwocie inwestycji, tych 200 zł, porównam sobie osobę, która zaczęła inwestować już na studiach. Przyjmijmy, że ma 20 lat i chce otrzymywać emeryturę w wieku 60 lat, to znaczy realnie będzie inwestować te 200 zł co miesiąc przez 40 lat. Strategię wybieram jako 80 na 20, to jest taka już bardziej agresywna, ale w długim terminie jest zalecana. Może nie, nawet nie tyle zalecana, co przy tym długim horyzoncie jest po prostu bezpieczniejsza, bo zmniejsza ten długi horyzont, zmniejsza ryzyko. I sprawdzimy, ile po tych 40 latach mogłabym oczekiwać. Tutaj nasz algorytm wylicza wynik optymistyczny i pesymistyczny, ale też ten średnio oczekiwany. I widzimy, że jeżeli osoba w wieku 20 lat postanowiła odkładać miesięcznie tylko 200 zł, przez 40 lat, to w wieku 60 lat, wpłacając łącznie 96 tysięcy, może uzyskać średnio niemal 500 000. I samo to w sobie może jeszcze nic nam nie mówi, ale przyjmijmy, że ta osoba zaczęła inwestować 10 lat później, poczekała, aż skończy studia, znajdzie stabilną pracę i dopiero wtedy zacznie inwestować. Pozostańmy przy tej samej kwocie, ale zmienimy sobie horyzont inwestycyjny do 30 lat, bo wówczas zaczęłaby w wieku 30 lat, skończyła w wieku 60. I widzimy, jaka będzie różnica. I mimo tego, że oszczędzamy 10 lat mniej, czyli 1/4 krócej, nasz średnio oczekiwany wynik jest już o ponad połowę niższy. Przy czym całkowita kwota depozytu de facto nie zmniejszyła się aż tak, ale tutaj właśnie możemy zobaczyć, ile faktycznie tych odsetek w tej długiej skali zbiera się na to, że faktycznie podwyższa nam to ten wynik. I może jeszcze zobaczymy, jak wygląda to w przypadku wyższych wpłat, gdybyśmy chcieli inwestować na przykład 400 zł. Miesięcznie. Tutaj widzimy, że rozpoczynając te inwestycje w wieku 30 lat, średni oczekiwany nasz wynik to jest 464 tysiące. Rozpoczynając 10 lat wcześniej, jesteśmy w stanie niemal podwoić ten wynik. Także faktycznie warto jest rozpocząć jak najwcześniej, bo w długiej perspektywie, jeżeli weźmiemy pod uwagę długi horyzont czasu, to zwyczajnie przynosi to duże efekty. Także zachęcam Was, ja może jeszcze pokażę, jak znaleźć ten kwestionariusz. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę główną, Finax.eu, to tutaj w prawym górnym rogu macie przycisk Zacznij. Przemku może potwierdzi, że wszystko dobrze widać, bo widzę tylko idealnie. Tą kartę, super. I tutaj możecie wybrać swój cel inwestycyjny. Na potrzeby symulacji można wybrać budowanie majątku, to jest takie nasze najogólniejsze konto. Tutaj będziecie mogli zobaczyć formularz, gdzie możecie wybrać właśnie kwotę inwestycji, potem będziecie to jeszcze mogli zmieniać, walutę, ile chcielibyście docelowo zaoszczędzić, możecie też uznać, że chcecie po prostu zobaczyć, ile jesteście w stanie i wtedy wpisać wyłącznie to, ile chcecie inwestować. Jeszcze kilka krótkich pytań. I klikając kontynuuj przejdziecie właśnie do takiej symulacji, jaką pokazywałam Wam przed chwilą. Także zachęcam do wypróbowania, to nie jest w żaden sposób wiążące, możecie się pobawić z tym, jakie to są różnice i ile bylibyście w stanie zaoszczędzić, jeżeli zaczęlibyście już teraz.
I może na koniec przejdziemy już do tego, co studentom radzą najpopularniejsi blogerzy finansowi w Polsce. Tutaj przyznam, że zadaliśmy to pytanie blogerom i przerosło nas to, jak dużo odpowiedzi i jak bardzo ciekawych odpowiedzi dostaliśmy. Także postanowiliśmy przed webinarem, że wrzucimy wam tylko taką zajawkę, a na dniach opublikujemy tekst, w którym podsumujemy wszystkie te rady. Także zachęcamy do śledzenia nas w social mediach. My te artykuły zawsze publikujemy na naszym blogu. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia, to zachęcam do pobrania naszej aplikacji. A jeżeli nie, to zachęcam do lajkowania naszego fanpage'u na Facebooku. Tam będziemy na pewno wrzucać informacje o nowych tekstach i będziecie mogli zapoznać się ze wszystkimi radami. A ja właśnie tak tylko w ramach zachęty, w ramach zapowiedzi przeczytam te dwie, których udzielił nam Tomasz Jaroszek z bloga Doradca TV i Michał Szafrański, autor książki Finansowy Ninja, którą na marginesie bardzo polecam, i bloga Jak oszczędzać pieniądze. A więc Tomasz Jaroszek radzi, abyście się nie śpieszyli. Cały paradoks polega na tym, że jako studenci mamy czas na naukę i mamy czas na budowę portfela, ale go nie wykorzystujemy, bo nam się śpieszy. Czas to najcenniejszy zasób, jak jest się młodym. Można rozwijać portfel dywidendowy czy pasywny latami i mieć doskonałą bazę na start w dorosłość, a w tym czasie uczyć się inwestować. Większy kapitał przyjdzie z wiekiem, a byłoby szkoda zmarnować studenckie lata na spekulacyjne próby wyszarpania czegoś z rynku. Michał natomiast zawsze zaleca studentom jak najwcześniejsze rozpoczęcie pracy, nawet tej dorywczej. Bo po pierwsze pozwala to nabyć praktyki, dobrze poznać realia, zdobywać cenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości, ale też po drugie każde zarobione w ten sposób stówkę buduje nadwyżki finansowe i fundament pewności siebie. I jeżeli chcecie poznać kolejne rady od innych blogerów, takie podsumowanie znajdziecie u nas na blogu w najbliższych dniach. A mówiąc o podsumowaniu, to może Przemku, przejdziemy do podsumowania naszego webinaru, tego, co warto dziś z tego zapamiętać. No tak, w sumie to ma być szkolenie, to musicie mieć parę punktów z tego wynieść. Tu cytuję gościa, który wymyślił to inwestowanie pasywne, takie bardzo inwestowanie długoterminowe, ostrożne i naśladujące rynki, Jack Bogle. On miał takie zdanie, które chyba jest takim zdaniem, od którego wszystko się zaczęło. Nie szukaj igły z tego siana, po prostu kup cały stuk. I tak działają ETF-y. Myśmy w sumie nie powiedzieli, że te portfele Finaxa sprowadzają się do tego, że macie w nich 10 ETF-ów w proporcji takiej, która jest uzależniona od tego, jaki macie cel inwestycyjny, jak długo możecie inwestować, jakie macie doświadczenie, no i jakie macie podejście do ryzyka, bo na przykład w tym formularzu, który pokazywała Klaudia, tam są takie pytania, jak byście na przykład zareagowali, gdyby rynki akcji spadły o 20%? I to jest w ogóle dla mnie, nawet jak nie otworzycie konta, to jest taka fajna też lekcja dla samego siebie, żeby się chwilę nad tym zastanowić, tak? Bo potem wiadomo, że rzeczywistość będzie zupełnie inna. Ja sam się już nie mogę doczekać spadków i zobaczę wtedy, jak te osoby, które w tym formularzu napisały, że jakby zareagowały i napisały, żeby dokupiły akcji, bo na przykład mężczyźni bardzo często tak odpowiadają, że w momencie spadków dokupiliby jeszcze akcji, bo są tacy bardzo mądrzy i przewidujący, no to jestem ciekaw, ile z nich faktycznie te akcje dokupi, a ile będzie panicznie sprzedawało. Takie badanie się ostatnio pokazało, że grupą, która najmocniej odpowiada za spadki w momencie jakiejś tam bez paniki na giełdzie, to są ponad 45-letni ojcowie kilku dzieci, czyli takie tacy stateczne głowy rodziny, które w sytuacjach takich kryzysowych niestety reagują panicznie. Ale wracając do tego, do tej filozofii Bogla, nie staraj się przewidzieć zachowań rynków, nie prognozuj, nie słuchaj prognoz profesjonalistów ani wróż szarlatanów, tutaj właśnie szarlatanów z profesjonalistami trochę Jack Bogle utożsamia. Rynki są nieprzewidywalne i nikt nie wie, co się wydarzy w przyszłości. To jest taka fajna odpowiedź, którą powinni analitycy udzielać, a niestety mało który tak udziela. Zamiast tracić pieniądze na prowizje i podatki oraz czas na słuchanie ekspertów, skup się na oszczędzaniu i inwestuj w siebie.
To jest w sumie też nasza dewiza w Finaxie. A konkretnie czym się to powinno objawiać? Wyznacz sobie cel inwestycyjny, określ sobie wielkość inwestycji, bo od tego też zależy, od tego celu zależy, ile musisz zainwestować. Wtedy system ci, czy same rynki ci powiedzą, jaki ten zwrot z inwestycji powinien być koniecznie i do tego się alokuje, dopisze się odpowiednie akcje i obligacje. Przeanalizuj ryzyko, jakie jesteś gotów podjąć. No i te twoje oczekiwania powinny być realne, bo my często mamy bardzo wysokie oczekiwania. Jak powiedziałem, że Warren Buffett jest legendą i mówiłem, że on zarabia średnio 20% rocznie, no to pewnie dla niektórych z was się wydaje, że to nie jest taka wielka kwota, te 20%. Ale rynki akcji z reguły historycznie, powiedzmy w ujęciu tych ostatnich 100 lat, no to gdzieś tam między 5 a 10% zysku średnio rocznie dawały, więc to nie są wcale takie wielkie pieniądze, natomiast właśnie ta magia w ujęciu rocznym, natomiast magia tego procentu składanego, o czym mówiła Klaudia, sprawia, że to te 10%, jeśli utrzymamy przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no, potrafi zrobić z nas ludzi wolnych na starość albo trochę wcześniej. No i na końcu wybór odpowiedniego portfela. Możecie zrobić to sami, my możemy to też zrobić za was, my jako robodoradca. Tutaj jedno pytanie, Piotr mówił, że jesteśmy drodzy, to ja teraz opowiem, ile kosztuje Finax. 1% wartości całego waszego portfela. To bierzemy za wszystko i w tym są wszystkie koszty, łącznie z kosztem zakupu, sprzedaży, nie ma żadnych kar za wcześniejsze wyjście, po prostu płacicie 1% od wartości swojego majątku w ujęciu rocznym. I to są nasze pieniądze, co za to dostajecie, bo tutaj Piotr powiedział, że to jest drogo. Nie możesz kupić, mamy w portfelu 10 ETF-ów. Gdybyś chciał je kupić sam, to musiałbyś na nie same wydać nawet na te 10 w takich proporcjach jeszcze słabych, czyli nie takich, jakich my proponujemy, musiałbyś wydać ponad 1000 euro. U nas możesz zainwestować od 100 zł. Dzieje się to dlatego, że my jakby agregujemy te wszystkie zamówienia i kupujemy ułamkowe części ETF-ów, nie całe ETF-y. Przez te 10 ETF-ów, czyli to jest takie 10 funduszy, które naśladują różne rynki, na przykład rynek dużych akcji amerykańskich, średnich europejskich, rynek obligacji rynków wschodzących albo rynek, nie wiem, krajów rozwiniętych, obligacji rynków krajów rozwiniętych. Dla każdego z tych rynków mamy jeden ETF, czyli taki jeden fundusz i mając te 10 ETF-ów, macie jakby w swoim portfelu ekspozycję, czyli de facto macie kawałeczek jednej z 8 tysięcy akcji, 6 tysięcy obligacji i wasze inwestycje są jakby w 90 krajach. Czyli te ETF-y pozwalają na taką maksymalną globalną dywersyfikację. Okej, możecie zrobić to sami, ja tak powiedziałem, żeby kupić te 10 ETF-ów trzeba już mieć 1000 euro przynajmniej. My też robimy taki automatyczny rebalancing. Co to jest? To jest to, że system wam, po przyjściu tej ankiety, którą pokazywała Klaudia, system wam przypisze, że powinniście mieć na przykład 60% akcji, 40% obligacji, po czym przez kilka lat na przykład jest hossa na giełdzie i ten wasz portfel rośnie tak, że macie już 70% akcji, 30% obligacji, więc my z automatu niejako sprzedamy trochę waszych akcji, dokupimy obligacji, żeby przywrócić to do tego początkowego, idealnego, zdaniem algorytmu, stanu. Okazuje się, że to ma sens, bo nie dość, że to zmniejsza ryzyko, czyli wahania, bo pamiętajcie, że ryzyko, jak się mówi na rynku ryzyko, po prostu to są wahania, zmienność wartości waszego portfela, więc ten rebalancing zmniejsza to ryzyko, ale też jak na przykład sprawdził tutaj cytowany Michał Szafrański, to też daje średniorocznie o pół punktu procentowego wyższy zarobek. Ten nasz model rebalancingu, daliśmy mu taką formułę, tylko jemu właściwie, i on to sprawdził i okazało się, że na przestrzeni ostatnich 30 lat to dawało średnio rocznie zarobić ponad blisko 0,5% w tych portfelach akcyjnych. Więc to też ma dodatkową wartość i to też jakby za to ten 1% płacicie. No i za to, że generalnie zdejmujemy z was ten balast podejmowania decyzji, walczenia z własnymi emocjami, my to robimy niejako automatycznie. Mówię my, a de facto robi to system, bo to jest po prostu algorytm.
Jak powiedziała Klaudia, możecie już zacząć od 100 zł i też każdego nawet do tego namawiam, żeby, bo to też wiele uczy. Jak sobie nawet te 100 zł wpłacicie, zobaczycie, że macie te 10 ETF-ów, zerkniecie, który tam zaczął rosnąć, który zaczął spadać, może akurat was to zaciekawi, dlaczego obligacje korporacyjne na przykład teraz są lepsze niż akcje spółek rynków wschodzących. Więc to jest taka fajna lekcja. A to regularne inwestowanie pozwala jakby, żeby to ryzyko inwestycji było duże, niższe, no, uczy nas takiej samodzielności też w tym i tej regularności w odkładaniu trochę na tą czarną godzinę, bo nie ukrywajmy, że często celem właśnie jest to, że ta emerytura lub jakiś fundusz awaryjny, bo też warto taki fundusz mieć. I 3 na 4 klientów u nas zaczyna od 100 zł, więc nawet jak macie te 100 zł, to nie będziecie sami, będziecie w takim gronie dość szerokim i właśnie większość od tego zaczynała. Tutaj Piotr pisał, że mamy też opłatę za niskie wpłaty, czyli takie niskie, czyli do 1000 euro, ale jakby wiem, że jesteście studentami, więc was szczególnie dotyczy ta potrzeba tego regularnego odkładania nawet niewielkich kwot, więc tutaj dla uczestników tego webinarium, ktokolwiek kliknie z tego linku, który tutaj właśnie też teraz wrzuciliśmy. O, wrzuciła Klaudia, tak wrzuciłaś, to bez spoko. To jak z niego wyjdziecie, to będziecie i konto otworzycie do 10 października, czyli to jest niedziela, do niedzieli, to będzie już, to konto będzie na zawsze zwolnione z tej opłaty za niewielkie wpłaty, czyli de facto nie płacicie już nic więcej oprócz tego 1% w ujęciu rocznym. To jest cała opłata. Zachęcam, właśnie mówię, że nawet tą stówkę wrzucić i zobaczyć, jak to jest. I też nie zaglądać codziennie do tego rachunku, tylko raz na jakiś czas. W sumie mówimy, że oszczędzamy was czas, no to też nie musicie tam na tym koncie wisieć, choć wiem, że nieraz natura nasza jest taka, że staramy się co chwilę sprawdzić, ile tam wzrosło, spadło. Więc ta zniżka funkcjonuje, działa, możecie teraz nawet ją sprawdzić. Pytania, czy mając już konto, też można dostać tą zniżkę? Na tym koncie, który otworzysz kolejne, bo u nas można mieć aż 99 kont, bo przecież na każdym koncie może być różny cel. Jeden cel to może być odpukać albo nie odpukać, jak macie jakieś dzieci albo w planie, to też możecie na nie oszczędzać, albo na przykład, nie wiem, samochód, czyli taka cel droga rzecz, nieruchomość, to też może być celem, czyli każdy klient może mieć do 100 różnych celów, czyli do 100 różnych portfeli. W każdym z tych portfeli może być zupełnie inna alokacja, czyli udział akcji i obligacji. Więc jak otworzysz, Wojtek, teraz konto, to na to konto będzie zniżka. Bo to chyba tak, Klaudia, działa. Nie da się wstecz zrobić tej zniżki, nie? Wstecz się nie da, natomiast jeżeli otworzyłby ktoś, kto już z naszych klientów ma u nas już założone konta i otworzyłby nowe do tego 10 października, to warto też do nas napisać na maila, żebyśmy ewentualnie nałożyli tą zniżkę manualnie. Dobra. Pamiętajcie, ten dochód, który macie, jest tymczasowy, macie fajną pracę, będziecie mieli fajną pracę, to ona nie jest dana raz na zawsze. Warto z każdej pracy trochę odłożyć, trochę zainwestować. To potem zaprocentuje. Nie polegajcie na emeryturze państwowej. Tutaj fajnie zrobiła artykuł też niedawno Klaudia, jest na naszym blogu, o tym, ile będziecie mieli emerytury, jeżeli będziecie tylko wierzyli w ZUS i nie będziecie inwestować, więc też polecam, bardzo fajny, trochę mrożący krew w żyłach, ale właśnie skłaniający do inwestowania w długim terminie. Pamiętajcie, że większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, to dotyczy Polski, ale nie tylko Polski. To nie jest dobra polityka w długim terminie, a najlepszy czas na przygotowanie się do zimy to jest lato, więc wtedy, gdy macie nadmiar gotówki, wtedy warto myśleć o przyszłości i się zabezpieczyć. Własność daje wolność. Ja tutaj mogę tak osobiście, w sumie już dochodzimy do końca. Teraz jest mania kupowania mieszkań na kredyt.
zadłużania się na bardzo długi okres czasu. Ja ożeniłem się jeszcze na studiach, chciałem bardzo szybko mieć własne mieszkanie, wziąłem kredyt we franku. W sumie nie narzekam, tak jak większość ludzi narzeka, ja nie narzekam, bo te raty są stosunkowo niewielkie, ale to, że miałem ten kredyt na głowie i ten taki balast w formie tego właśnie mieszkania, które musiałem spłacać, jeszcze właśnie zadłużone w walucie obcej, więc jakby wartość kredytu była wyższa niż wartość mieszkania. Bardzo wiele dróg mi zamknęło w moim początkowym etapie kariery. Po prostu nie byłem tak elastyczny, tak mobilny, tak chętny do zmiany pracy, gdybym był całkowicie wolnym człowiekiem, wolnym również od tych finansowych zobowiązań. Jest taka rada doświadczonego starszego człowieka dla was, że kupowanie na kredyt i zadłużanie się to często być może jest własność, z reguły jest własność banku, natomiast to na pewno nie jest wolność. No i to coś, co propagujemy często w Finaxie, mówiąc o największych błędach inwestycyjnych. Największym błędem, jaki może popełnić inwestor, to jest właśnie to, że nie inwestuje, więc zachęcamy do tego, by inwestować. Kontakt do nas macie, mam nadzieję, że już subskrypcję na YouTubie nasze macie. Mamy też konta na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Wszędzie staramy się być obecni, wszędzie staramy się być z wami w kontakcie, ale jak macie jakieś uwagi, to jesteśmy tu po to, niekoniecznie teraz, ale generalnie po drugiej stronie tych social mediów to właśnie jesteśmy my, ja, Klaudia, Michał Manin, którego też kojarzycie, Ola, która często jest też na infolinii, więc zespół jest bardzo niewielki, przez to kontakt jest bardzo bliski, więc pisząc maila, dając wiadomość na Messengerze, właściwie trafiacie bezpośrednio do nas i my możemy sami na te wasze uwagi odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś pomysły, jak rozwinąć produkt, jeśli na przykład chcecie pracować z nami, to co mówiła Klaudia, że też ciągle szukamy ludzi, to śmiało piszcie, wysyłajcie CV. Kiedy, jak nie teraz, kiedy, jak nie na studiach. To jest ten najlepszy czas na to, by być otwarty na świat, nie tylko finansowy. Są jeszcze jakieś pytania, czy nie? Bo jak nie, to my kończymy już wieczór, jeszcze można wyskoczyć na miasto. Okej. Okay. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Początek roku akademickiego wy postanowili się spędzić prawie 1,5 godziny z nami, więc to wielkie uznanie. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki Klaudia za to, że byłaś tutaj też ze mną i wspierałaś mnie wiedzą na temat swoich rówieśników, bo ja w sumie niewiele na ten temat wiem. Dziękuję Przemku, dziękujemy bardzo, że byliście tu z nami. Powodzenia też w nowym roku akademickim. No i zapraszamy was jeszcze raz do śledzenia w social mediach. Dołączajcie też na kolejne wydarzenia, bo na pewno będziemy działać z kolejnymi webinarami, z kolejnymi artykułami. To mamy tą misję, żeby edukować i na pewno możecie też na tym skorzystać. Także pozostajemy w kontakcie i miłego wieczoru. Cześć, pa, hej.